Na chwałę Boga w Trójcy Świętej Jedynego przyjmujemy tych młodzieńców do grona parafialnych lektorów. Bogu niech będą dzięki. Najmilsi pokornie prośmy Boga Ojca Wszechmogącego, aby pobłogosławił tych młodzieńców, którzy w zgromadzeniu liturgicznym mają uroczyście proklamować Słowo Boże. Niech udzieli im pomocy do godnego wypełnienia tej zaszczytnej i odpowiedzialnej funkcji. Wszechmogący i miłosierny Boże, który w historii zbawienia wielokrotnie objawiłeś się człowiekowi, a gdy nastała pełnia czasów, posłałeś swojego Syna, aby objawił wszystkim ludziom tajemnicę Twojej miłości. Prosimy Cię, pobłogosław tych, których dopuszczasz do pełnienia funkcji lektorów. Spraw, aby oni przez czytanie i rozważanie Twojego Słowa byli przez nie kształtowani i wiernie przekazywali je swoim siostrom i braciom. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Niech powstaną nowi lektorzy. Nastąpi teraz błogosławieństwo Waszych alb. Módlmy się. Boże Ojcze Święty, Stwórco Świata i źródło życia, Ty nam dałeś swego Syna Jezusa Chrystusa, jako naszego brata i odkupiciela. On jest naszą drogą, prawdą i życiem. Prosimy Cię, pobłogosław te alby, które będą nosić lektorzy podczas sprawowania liturgii i odprawiania nabożeństw. Niech te alby będą znakiem gotowości i uważnego czytania i wiernego wypełniania Słowa Bożego przez Chrystusa, Pana naszego.